Jak PSL zagłosuje w sprawie ministra Klicha? Stajemy znowu, tak jak to było poprzednio przy wotum nieufności dla ministra Grabarczyka, przed bardzo poważnym dylematem, bo z jednej strony no jednak koalicja i ta lojalność koalicyjna, ale z drugiej też strony spójrzmy no prawdzie w oczy. Minister konstytucyjny politycznie odpowiada za obszar, którym zawiaduje, który nadzoruje. Niestety w obszarze szeroko rozumianym Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych, nie najlepiej się dzieje. Na dodatek katastrofa jedna za drugą. Myślę o Kasie, a w ubiegłym roku o tej tragedii pod Smoleńskiem. Mało tego, łamanie procedur, mimo że zostały wdrożone, chociażby teraz co wyszło przy Jaku 40. W związku z tym minister musi zdawać sobie sprawę, że przychodzi taki moment, że atmosfera się zagęszcza wokół jego osoby. Z różnych względów. Nie musi mieć zawsze bezpośredniej winy, ale również odpowiada za winy swoich podwładnych albo za obszar, gdzie te winy, te niedociągnięcia, niedopatrzenia powstają. Tak się tutaj w tym akurat obszarze zdarzyło. W związku z tym my jeszcze w piątek przed głosowaniami będziemy mieli posiedzenie klubu, będziemy na ten temat dyskutować. Nie wiem, jaki ostatecznie werdykt nasz klubowy przeważy. Ja wiem tylko jedno, to mogę od siebie powiedzieć. Zagłosuję tak, żeby móc sobie w sobotę spojrzeć w lustro.